congratulations to Dombrowa. A very good game they had, and a really nice win they had. Congratulations for the 40 minutes of effort. And for us, this is our third game in a row on a road, away game, and the last two we played great. And I think our players learned today that you have to play with consistency at the higher level. We didn't do that in the first half because we allowed 54 points. And that was a result of some nonchalance on defense, and we allowed 16 fast break points, and the rest of the points came in regular one-on-one situation because of lack of effort. And second half, we gathered ourselves a little bit, but it was too late. All in all, I'm happy with these three games as a package, away games, and we go back home, and I hope we're going to show some effort. I'm sure we're going to show some effort at home. Thank you very much. Trener Tanasz Paser pogratulował zespołowi z Dąbrowy Górniczej zwycięstwa i zaangażowania. Podkreślił, że szczególnie w pierwszej połowie zespół z Dąbrowy osiągnął przewagę dzięki zaangażowaniu, grze z szybkiego ataku, natomiast zabrakło nieco intensywności zespołowi gości. Jednak należy tutaj podkreślić, że zespół z Warszawy jest obecnie w cyklu trzech meczów wyjazdowych. Należy tutaj jak najbardziej podkreślić poprzednie spotkanie z Polfarmą i zwycięstwo. Dziś troszeczkę zabrakło zespołowi z Warszawy, jednak ogólnie trener Spaser podkreśla, że jest zadowolony z tego cyklu trzech gier i będzie możliwość teraz powrotu na swój parkiet, pokazania tego, że zespół jest w stanie grać z dobrym zaangażowaniem i wygrywać. Czy są pytania do trenera zespołu gości? Nie ma pytań, w takim razie o komentarz poproszę zawodnika zespołu Legii Warszawa, pana Michała Kołodzieja. Dobry wieczór. No tak jak trener powiedział, Dąbrowa pokazała dzisiaj klasę. Jest to dobra drużyna i to było widać w całym meczu. W pierwszej połowie popełniliśmy za dużo strat, było ich aż 11 i przez to Dąbrowa miała taką przewagę w pierwszej połowie, której nie udało się dogonić już w drugiej połowie. Myślę, że taki zimny prysznic nam się przyda. Po dobrym meczu w Starogardzie trochę może nie byliśmy tak samo skoncentrowani jak ostatnio i myślę, że to jest taka dobra nauczka przed meczem w Warszawie. Wiedzieliśmy od samego początku, jak ważne jest to spotkanie dla nas. Byliśmy zmotywowani, graliśmy bardzo dobrze w obronie. Udało nam się zatrzymać najlepszego strzelca Anthony Bina, gdzie Aaron Brusar tutaj naprawdę wykonał bardzo dobrą pracę, ale również inni zawodnicy, którzy mu pomagali. Praktycznie kontrolowaliśmy to spotkanie, mieliśmy słabszy fragment w drugiej kwarcie. Nie liczę już tych ostatnich dwóch, trzech minut, kiedy mecz był rozstrzygnięty. Dla nas to ogromnie ważne zwycięstwo, zbliża nas do fazy play-off. Wszystko się teraz rozstrzyga, każdy mecz jest niezmiernie ważny. Nie można tracić punktów tam, gdzie tych punktów tracić nie można. Dla nas to był taki mecz, który musieliśmy wygrać. Wygraliśmy, mamy 18 zwycięstw, także to jest dla nas najważniejsze. Korzystając z okazji, ponieważ Wielka Sobota, wszystkiego dobrego wszystkim kibicom koszykówki w Polsce, ale głównie w Dąbrowie Górniczej. Życzę wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych świąt. Zapraszamy wszystkich na następne mecze zaraz po świętach. My mamy bardzo krótką przerwę. We wtorek wyjeżdżamy na bardzo ważny mecz do Asseco, do Gdyni. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Gratulacje dla moich zawodników. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera Jacka Wilińskiego? Nie ma pytań. W takim razie o komentarz poproszę najlepszego zawodnika dziś w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza, Piotra Pomory. Dobry wieczór. No tutaj trener wszystko powiedział. Wszystkie mecze do końca tego sezonu są dla nas bardzo ważne. Ten z Legią był też taką niewiadomą, bo ostatnio bardzo dobrze grali. Także byliśmy maksymalnie skoncentrowani. No i założenia te, które mieliśmy na ten mecz, po prostu wykonaliśmy praktycznie do samego końca meczu. Także nic, tylko się cieszyć. I to wszystko. No, cieszymy się z tego zwycięstwa i idziemy dalej. Za chwilkę kolejny mecz, także nie ma się co za długo rozgadywać na ten temat. I przyłączam się do życzeń trenera. Wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych i rodzinnych przede wszystkim. No i miejmy nadzieję, że troszkę dłuższych niż nasze. Także do zobaczenia, miejmy nadzieję, na hali.